nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jelenie-Bysko. Proszę Państwa, przypominam, że trwa debata związana ze sprawami gospodarki komunalnej, a szczególnie z kwestią usług komunalnych w naszej gminie. Przechodzimy teraz do drugiego zagadnienia, bo Państwo radni tutaj wyrazili zgodę na taki przebieg tej debaty, a mianowicie kwestię gospodarki wodno-ściekowej. Proszę Państwa, znowu odnosimy się do cyfr, które otrzymaliśmy w sprawozdaniu, które zostało nam przekazane. I jak Państwo się pewnie zorientowaliście, Państwo radni, w gospodarce wodno-ściekowej również podobna sytuacja, jaka ma miejsce w gospodarce odpadami. Prawda? Jeżeli chodzi o kwestie planu i kwestie wykonania dochodów i wydatków. Chcę Państwa uwagę zwrócić na fakt, że w tych zagadnieniach, szczególnie w tej części dotyczącej ścieków, a Państwo mają świadomość, że rozpoczęła się realizacja, jest kontynuowana w niektórych przypadkach, rozpoczęła się na sołectwach realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, co też będzie miało wpływ na, nie ukrywajmy, na te zagadnienia finansowe. Dlatego chciałabym, żeby tutaj wnioskodawcy zechcieli jakby przedstawić te zagrożenia, o których napisali, i zwrócić uwagę Państwa obecnych na sali, sołtysów i mieszkańców, no i oczywiście nas radnych, na te kwestie, które tutaj widzimy i dostrzegamy jako bardzo ważne zagadnienia, na których nie można przejść obojętnie. Proszę bardzo, kto chce z Państwa zabrać głos? Pani radna Drus. Proszę Państwa, gospodarka wodno-ściekowa, dział 900, rozdział 901. Już w planie zakładanym na ten rok widzimy, że jest mocno niedoszacowanie. W przychodach mamy 651 tysięcy z gospodarki ściekowej, natomiast w wydatkach 935,102 zł. Więc 284,100 zł jest niedoszacowania w zakładanym planie. W wykonaniu na półrocze mamy różnicę pomiędzy wpływami a kosztami 206 tysięcy. Koszty są wyższe o 206 tysięcy na pół roku. Wykonanie jest na poziomie 48% w wydatkach, natomiast we wpływach 37,84%, przepraszam. No mam pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego z góry założono, że gospodarka wodno-ściekowa będzie niedoszacowana? Z góry założono, że będzie strata na tej działalności. Proszę Państwa, nie uzyska Pani, ale te pytania proszę notować, dlatego że to jest klasyczny przykład braku zapewnienia obsługi Rady, do którego jest organ wykonawczy, wójt zobowiązany statutem, zapisami statutu. To, że go nie ma, mam nadzieję, że Pan wyjaśnił, dlaczego nie ma wójta. Prawda? Czy jest gdzieś tak w delegacji? Mój przełożony, pan wójt, jest na spotkaniu z prezydentem miasta Rada. Proszę Państwa, natomiast nie zapewnił obsługi. To jest taka prawda, Pani Radco, czyli tutaj to, co ja podnosiłam, prawda, że co wynika również z zapisów naszego statutu, że jeżeli jest nieobecny, bo nie musi być, to zapewnienie obsługi merytorycznej Rady jest, do tego jest zobowiązany jako organ, który wykonuje zadania nałożone przez organ
uchwałodawczy, czyli organ stanowiący Radę Gminy. Proszę notować te pytania. Mam nadzieję, że po prostu te pytania znajdą odpowiedź, bo mieszkańcy oczekują na tę odpowiedź. Istotna sprawa jest, Państwo tutaj, żeby to wybrzmiało, co Pani po prostu powiedziała. Proponuję jeszcze raz powtórzyć głośno i wyraźnie, żeby wszyscy usłyszeli, bo uważam, że to przy tym nie można też przejść obojętnie. Na gospodarce wodno-ściekowej po stronie planu, Pani Janino. Po stronie planu przychodów jest 651 tysięcy, natomiast po stronie wydatków jest 935 102 zł. Różnica wynosi 284 102 zł. Dlaczego jest takie duże niedoszacowanie? Ja rozumiem, że to są koszty oczyszczalni. Oczyszczalnia generuje bardzo duże koszty. Ale dlaczego tak się dzieje? A po stronie wykonania, a ja z kolei analizując po stronie wykonania, wykonano przychody w wysokości 246 tysięcy, 346 tysięcy, a w kosztach 452 tysiące. Już nie podobrze. Czyli znowu mamy ponad 200 tysięcy, czyli w gospodarce tamtej mieliśmy brak 290 tysięcy już na tych danych rzeczywistych, które mamy w sprawozdaniu, a tutaj mamy na wodno-ściekowej mamy 200, czyli to jest generalnie w gospodarce komunalnej na tych dwóch zadaniach brakuje, można powiedzieć, brakuje. Nie bilansuje się łącznie 450 tysięcy. I to jest kolejne pytanie, które chcemy zadać panu wójtowi. Dlaczego tak jest i dlaczego mieszkańcy nie są o tym informowani? Jaki cel miała ta właśnie debata, którą tutaj w trakcie sesji nadzwyczajnej zamierzaliśmy przeprowadzić, zadać to pytanie. Ja mam pytanie jeszcze takie do pana przewodniczącego Komisji Budżetowej. Czy podczas posiedzenia Komisji Budżetowej państwo zadawaliście to pytanie pani skarbnik? Tak. I jaka była odpowiedź? Byłby pan w stanie powtórzyć, bądź członkowie komisji obecni na sali? Ja może odpowiem. No odpowiedź była taka, że generują te koszty głównie oczyszczalnia. No rzeczywiście jest to realne, bo 280 tysięcy jest zakup energii, jest to potężny wydatek, ale jest to też spowodowane, tak pani skarbnik wyjaśniała, że jest niewielki dopływ ścieków do oczyszczalni w stosunku do tego, który mógłby być. No jest to pochodną tego, jak buduje się u nas kanalizacja. Kanalizacja jest w słabym tempie budowana, bo większa liczba odbiorców, to większy dochód, prawda, dla gminy. I ta oczyszczalnia wtedy generowałaby proporcjonalnie mniejsze koszty. Zastanawia mnie też podziałka budżetowa w gospodarce ściekowej, bo gospodarka w dostarczaniu wody wygląda bardzo dobrze. Prosto, bo jest czytelna. Czytelna jest i tam się bilansuje. Jest nawet spora nadwyżka dochodów nad wydatkami. I nie wiem, czy dobrze umiejscowione są koszty. Bo przepisy nakazują budżetować odrębnie wodę, odrębnie ścieki. Taka jest zasada. Jeden zakres nie może się współfinansować drugim zakresem. Nie wiem, czy nie to jest prawidłowo oddzielone, bo w gospodarce w dostarczaniu wody jest zatrudniony na przykład jeden pracownik. Czyli podział kosztów, czy jest właściwy podział kosztów pomiędzy... No to by trzeba było też bardzo dokładnie się temu przyjrzeć, bo być może faktycznie jest taka kwestia, że ta struktura kosztów, prawda, i narzuty robione na te dwie sfery nie są tak jak i dlatego może taki jest wynik. No ja chciałabym dopytać. A dla przeciętnego mieszkańca co to może oznaczać? No dla przeciętnego mieszkańca, no co może oznaczać? Nie wiem, jak on wójt widziałby ten rozwiązanie tego problemu, ale obawiam się, moje obawy myślę, że są słuszne, czy przypadkiem nie będzie presji na podniesienie cen za utylizację. Za czyli
Może być taka presja. Może być taka presja. Jeżeli nie wybiera presję na sfinansowanie, no to, to może być taka odpowiedź, że no to podnieśmy opłaty, a nie o to chodzi. Proszę Państwa, czyli tu znowu Rada zwraca uwagę na te kwestie, o których podnosimy, prawda, że jest brak środków już na etapie planu, podobnie jak przy gospodarce tej odpadowej, na etapie planowania założony jest, nazwijmy to deficyt, bo tak można to nazwać, prawda, niedoszacowanie i na wykonaniu półrocza zarówno w gospodarce odpadami, jak i w gospodarce ściekowej również się to potwierdza. Proszę Państwa, czy ktoś chce zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Borkowski. Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na rzecz no, zaległości. Są dosyć spore, proszę zwrócić uwagę. Zaległość w zaopatrywaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków wyniosła 106 tysięcy. To jest jedna sprawa. Druga, zaległość z tytułu wpływów z opłat za wywóz i utylizację odpadów komunalnych 127 tysięcy. To są potężne pieniądze. Dlaczego jest tak słaba ściągalność tych opłat? Czyli to jest kolejne pytanie. Ależ dlatego, że nie można wystawić upomnienia, jeżeli ono jest mniejsze niż to zło. I dlatego to się wszystko wiąże zarówno przez rolę wydatków, jak i odpadów komunalnych. Ale to może się za odgórne zarządzenie, że nie można wystawić. Kiedyś były upomnienia, otrzymywaliśmy jako sołtysi na kwoty 30-15 zł, a teraz to nie, nie otrzymujemy takich upomnień, jeżeli kwota ta jest mniejsza od 100 zł. I nie, to jest odwrotnie. Nakaz płatniczego nie wystawiamy, jeżeli naliczenie podatkowe jest mniejsze niż koszty pocztowe, czyli tak sobie powiem na 100 zł. Natomiast 100 zł nakaz płatniczy jest wystawiany jednorazowo, jeżeli płatność jest niższa niż 100 zł w skali roku. Tak, ale to nie chodzi o nakaz płatniczy, tylko o upomnienie. Jeżeli upomnienie jest mniejsze, rata podatku, czy też rata za odpady komunalne jest mniejsza niż 100 zł, urząd nie może wystawić takiego upomnienia mieszkańcom. Czyli co? Rozumiem, że co? Mieszkaniec może nie płacić tej składki? My w tej chwili jako sołtys nie roznosimy takich upomnień, które roznosiliśmy kilka lat temu, bo był bo nie wiem, czy się zmieniły po prostu tak przepisy prawa. Nie wiem, Państwo sołtysi są na sali, że kiedyś roznosiliśmy upomnienia, jeżeli mieszkaniec miał zaległość 15 zł, a w tej chwili mieszkaniec nawet, my jako sołtysi nie możemy poinformować mieszkańca, że on ma zaległość zobowiązanie wobec urzędu gminy, jeżeli ta kwota jest mniejsza niż 100 zł. Rozumiem. Może tutaj są przepisy związane z RODO, żeby nie ujawniać może... Nie, by się pochylić nad regulaminem. Ale jeszcze nie ma kilka razy, kiedy jest na ten temat. My nawet jako sołtysi nie możemy zabrać, nawet jeżeli ktoś ma zaległość 100 zł, czy to jest 50 zł, my nie możemy tego pobrać i nie możemy jako sołtysi również poinformować mieszkańca, jak również nie może o tym poinformować urząd gminy, dlatego że ta kwota jest za mała do wystawienia kosztów przyszłych. Ale globalnie to jest duża kwota. Globalnie, jeżeli w systemie 200 tysięcy to jest dla sprawy. Ale przeliczając to na stawki osobowe, to one po prostu nie są, nie jest realne to ściągnąć od mieszkańca, czy nawet przez Urząd Skarbowy, czy przez inne instytucje, jeżeli ta kwota jest zbyt mała. Jeżeli są to zaległości za śmieci, mamy ponad 15 tysięcy złotych z tego co wiemy, tak? A koszty opłaty są 42 zł, także urząd nawet nie jest w stanie, nie może poinformować mieszkańca, że on taką i taką zaległość ma. My jako sołtysi wiemy czasami w książkach czy w scenariuszach mamy to, że są zaległości, ale my nie możemy również poinformować i mieszkaniec o tych zaległościach nie ma. Ale jest system, prawda, który mamy i za który odpowiadamy. Więc jeżeli w systemie jest, są dokumenty, prawda, typu regulaminy, z których wynika zarządzenia jakieś i tak dalej, to musimy po prostu odnieść się do tego systemu, żeby on był skuteczny. Dlatego, że w sumie globalnie Państwo widzicie, bo tu Pan Radny podnosi, to są bardzo duże pieniądze, które umykają z systemu i później no, jest zagrożenie, o których radni, na które radni tu wskazują, prawda? Proszę bardzo. Ja myślę, że trzeba by było sprawdzić, bo jakie to są kwoty ogólnie, jednostkowo, prawda? Właśnie jednostkowo są bardzo małe, które nie podlegają ustawie. Ale globalnie stanowią duże kwoty. Dokładnie, więc to... O, nie tak, ale jeżeli chodzi o kwoty, to są kwoty bardzo małe.
za 42 zł, jest dużo takich składek, złotówka czy 5 zł. No Państwo sołtysi też wiedzą, że takie zaległości są. Ale też, Pani Moniko, nie możemy powiedzieć, stanąć jako Rada, tak. Jak jeżeli zwracamy uwagę na to, że w tych dwóch zagadnieniach gospodarki komunalnej jest to na etapie planu i wykonania, brakuje pieniędzy i z tym się zderzy. Zderzymy się jako mieszkańcy z tą sytuacją i nie ma działań, nie ma propozycji rozwiązania tego zagadnienia, to nie możemy utwierdzać, że my nie możemy nic zrobić. Tak jak powiedziałam, jest system, w systemie są dokumenty i w ramach tych dokumentów być może trzeba po prostu dopracować dokumenty i bardziej przyłożyć się do ich wykonania, prawda, do ich zastosowania, żeby to nie narastało, bo globalnie są to duże kwoty. Chodzi o to, że po prostu nie ma kto odpowiedzieć na to konkretne pytanie, tak? Byśmy wiedzieli dokładnie, dlaczego się tak dzieje przez pracownika urzędu gminy. Ja myślę, że jest kto odpowiedzieć to ma, bo ta gmina ma wójta, prawda? Natomiast, że jego nie ma na sesji, no to jest inna kwestia, już do po prostu oceny każdego, prawda? Natomiast pytania proszę z protokół wpisać. I te pytania mam nadzieję, że znajdą odpowiedź, bo one dotyczą po prostu żywotnych spraw naszych mieszkańców. Czy są jakieś jeszcze pytania? Kto chce zabrać głos? Proszę Państwa, jeszcze jedno zagadnienie, które tutaj nad którym warto się pochylić, a mianowicie, proszę Państwa, plan inwestycyjny, który Rada przyjęła, który Rada na jednej z kolejnych poprzednich sesji modyfikowała. Jak Państwo zauważyliście, no też tutaj warto odnotować pewne rzeczy, które w międzyczasie się zdarzyły. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos na temat zadań inwestycyjnych, ich realizacji, zagrożeń ewentualnych, które Państwo dostrzegacie? Proszę bardzo, Pani Radna Pasek. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, tutaj chodzi też i o fundusze sołeckie, prawda? Tak, które o zadania, które inwestycyjne, które są w funduszach sołeckich, które na pewno interesują Państwa sołtysów, bo pewnie na zebraniach Państwo to pytania dostajecie. Proszę bardzo. I tak jak widzieliśmy w sprawozdaniu, wykonanie tych funduszów ma się bardzo źle. Zresztą nie tylko funduszy, bo tam w ogóle inwestycje są przeważnie 0,0, a ogólnie mamy około 7% na wykonanie. No jeszcze mamy pół roku, tak? Ale myślę, że jak na pierwsze półrocze jest bardzo słabo. Ale ja się odnoszę do sprawozdania, które było wykonane na pierwsze półrocze. Tutaj jeżeli chodzi też o te drogi, do których dołożyliśmy środki, no jednak okazało się, że znalazł się tutaj wykonawca za 50, nie na wszystko, pozostało to tak, za 52 chyba złote z tego, co kojarzę z przetargu. Ja chciałabym podkreślić fakt właśnie oszczędności i formułowania tych przetargów. Druga sprawa, Rajek Szlachecki, Fundusz Sołecki. Wykonanie zero. Środków tam mamy praktycznie na skończenie inwestycji, ale jest problem, bo ktoś źle zaprojektował chodnik na gruntach prywatnych. I w tym momencie wydaje mi się, że wykonanie tej inwestycji jest bardzo zagrożone. Niemożliwe wręcz, bo grunty prywatne zostały wciągnięte w projekt. W jaki sposób to się stało, nikt tego nie wie. Póki co. Ale ja myślę, że warto też to pytanie sformułowane tutaj do protokołu zadać, żeby ono zostało po prostu w dokumentach. Oczywiście się nie okazało, że Rada nie wiedziała, nie pytała, prawda, czy nie tak dalej. Mamy zabezpieczone środki, tak, pogoda jest przyzwoita, że można było ten chodnik wykonywać. Niemniej jednak jest problem ze złym projektem. Także tutaj ja też bym chciała, żeby ktoś się tego stosunkowo uważał, że to jest zagrożona inwestycja i nie do wykonania, przynajmniej w tym momencie. Także jeżeli chodzi o problem dróg, a jeszcze problem działek. Niewyjaśniona pozostała kwestia tych działek, które nam tutaj poddawano tuż przed zakończeniem kadencji do wykupu, prawda? Jedna obciążona działka, co wynikło na ostatnich sesjach i książki wieczyste, tak, obciążenie. Druga zaasfaltowana, też jak gdyby nikt w szczegółach nie odniósł się do tego problemu i te pytania nadal pozostają bez odpowiedzi. Tak.
Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego się tak dzieje? Oprócz pana Kaima, który próbuje być adwokatem, my nie wiemy nic więcej. Proszę bardzo, ale my byśmy chcieli usłyszeć kilka słów od włodarza gminy, dlaczego nam się podaje takie uchwały i można powiedzieć uchwały, jeżeli chodzi o drogi obciążone hipoteką, tak? Nie mówiąc, nie pisząc w uzasadnieniu, przecież powinno być napisane w uzasadnieniu uchwały, że żeby rada miała wiedzę, że działka jest obciążona hipoteką. Także ja też bym tutaj prosiła o ustosunkowanie się do tego zakresu, jeżeli chodzi o te działki, jeżeli chodzi o te drogi, jeżeli chodzi o fundusze sołeckie do realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Proszę pani radna. Ja też mam tutaj spostrzeżenie i zaniepokojenie. W naszym sołeckim miejscowości Turnów został unieważniony przetarg na otwartą strefę aktywności. Mieliśmy tak inwestować w place zabaw. No niestety u nas przetarg został unieważniony, ponieważ zgłosił tylko jeden wykonawca. Nie były zabezpieczone środki. Muszę ustalić dalej, co stanie się z dotacją. W tamtym tygodniu został ogłoszony przetarg na budowę drogi w Marynie. Przetarg jest do 10 października i też nie wiadomo, co będzie. Widzimy po przetargach, że przetargi są unieważniane. Ulica Kościuszki unieważniona ze względu na brak wykonawcy i to jest naprawdę bardzo spore zagrożenie. Z końcówka roku. W grudniu mamy święta, praktycznie możemy wyjąć grudzień. Zostaje październik, listopad. To jest nie do pomyślenia, żeby tak długo czekać z drogami. Fundusze sołeckie. Ludzie na zebraniach pytają, gdzie jest fundusz 2017. No i co mam odpowiedzieć sołtysi, co mają odpowiedzieć, tak? Jeżeli sołectwa czy mieszkańcy oczekują dróg. No w tej chwili jest ogłoszony przetarg na budowę dróg, a jak to się skończy, też sami nie wiemy. I nie mamy informacji, ponieważ nie ma na sesji wójta, który powinien nam na te tematy po prostu udzielić odpowiedzi. Proszę Państwa, jak Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, panie. Ja mam krótką konkluzję, można powiedzieć. Czy to się w ogóle nie mieści, żeby na przykład u nas w Gliwicach Kolonii dosłownie jest 80 metrów, bo tam tyle wystarczyło Funduszu Sołeckiego, tyle środków, żeby nie wysypać tego kawałka kruszywy. To jest po prostu, no nie wiem jak to w ogóle określić. Żeby za 8-9 tysięcy nie można było, tak jak dotychczas było wyłożone kruszywo, i czekać do końca roku z taką małą inwestycją, trudno nawet nazwać inwestycją. To jest w ogóle niedopuszczalne postępowanie, w jaki sposób działa ten urząd. No, podobna sprawa jest, proszę Państwa, również z wykonaniem oświetleń. Ludzie na moim sołectwie, zresztą na zebraniu sołeckim, nie wiem dlaczego pani sołtys nie ma, ale taka była podnoszona przez ludzi kwestia, że miała być wymiana lamp na LED-owe, doświetlenie wzdłuż ulicy tej bardzo ruchliwej, niebezpiecznej 737 i ludzie wprost pytali, dlaczego tego nie ma. No, nie udzielił odpowiedzi w trakcie zebrania sołeckiego. Dlaczego mając, bo wiem o tym, bo takie rozeznanie prowadziłam na terenie urzędu, że są lampy zakupione i dlaczego tego nie ma, nie ma wykonanego zadania, nie uzyskaliśmy odpowiedzi, a przecież wiadomo, że teraz mrok zapada dużo wcześniej i chodzimy po tej bardzo niebezpiecznej drodze, po jej poboczach, po ciemku. No, taka prawda jest, nie doświetlonych miejscach, to jest bardzo niebezpieczna droga. Jeszcze jedna informacja taka, że czekaliśmy na uruchomienie studni w Gliwicach. 7 lat. Było unikanie, gdzieś tam szukanie jakichś studni, nie wiem, na prywatnych gruntach, w tartaku, gdzie się tylko da, byle się nie zająć konkretnie problemem. Problem jest i problem będzie. Cały czas narastał. To dobrze, że jest akurat takie lato było, że nie było upalne i nie było wysokich temperatur, bo by nie było wody. Problem do tej pory jest nierozwiązany. Nie ma planu inwestycyjnego, nie wiadomo co będzie. Czy będzie studnia, czy będzie jakakolwiek uruchomiona, czy wykupiona, czy wybitanowa. Nic nie wiemy na ten temat.
No właśnie, to jest faktycznie ogromny problem dla tamtego terenu. Czyli kwestia też, delegujemy to pytanie oczywiście, i oczekujemy odpowiedzi merytorycznej. Nie jakiejś tam innej, tylko merytorycznej odpowiedzi, bo to są sprawy związane z mieszkańcami. Pan radny Grzeszowski chciał jeszcze zabrać głos. Jeszcze nawiązuję do Funduszu Sołeckiego. Gołym okiem widać, że drugie półrocze, drugie całe, cała lista, drugie półrocze. Wiadomo, nie wolno uprawiać kampanii wyborczej. W Groszowicach chodnik, który można było spokojnie wykonać pół roku temu, rok temu, robi się oczywiście teraz kampanię wyborczą i to panu wójtowi wolno. I nadmieniam, że z ogromnymi uchybieniami, jeśli chodzi o stronę techniczną. Chodzi mi o ośrodek zdrowia, gdzie już położono krawężniki na wysokości uniemożliwiającej wjazdu. I druga sprawa, na prywatne drogi dojazdowe można położyć 9 bloczków, a na drodze gminnej niezrozumiałe 5 bloczków do wjazdu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze pytania? Proszę pani radna Grusi. Ja chciałam się dowiedzieć o stopień zaawansowania budowy kanalizacji. Na jakim etapie technicznym, nie finansowym, wykonania są dwa zadania, przede wszystkim mój piąty etap. No i etap siczki. Bo kolejny etap jest Antoniówka, tak idzie, więc mieszkańcy Antoniówki również o to pytają. Mieszkańcy pytają, piąty etap, obiecano nieformalnie, nie jest to mieszkańcy mają wypowiedzieć, że będą zgłaszani pod koniec września do systemu kanalizacji w piątym etapie. Ja o tym nic nie wiem, chciałabym, żeby pan odniósł się do tej informacji. Bo mieszkańcy pytają, jako radna powinnam odpowiedzieć, że nie mam tego pieniędzy. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze? Proszę bardzo, pan radny Borkowski. Ja mam pytanie też podobne do pani radnej Drust, że właśnie jakie będą etapy kanalizowania w poszczególnych miejscowości, bo my też nie wiemy, kto kiedy będzie miał kanalizację. Powinien być ten plan inwestycyjny, żeby można było poinformować mieszkańców, kiedy, bo mieszkańcy powpłacali na matki i czekają. Tych informacji nie ma. Do tej pory nie wiadomo, jak długo to będzie trwało, kiedy to będzie, czy będzie w ogóle. Nie ma takiej rzetelnej informacji i odpowiedzi na te pytania. Warto jeszcze na jedną rzecz uwagę zwrócić, a mianowicie wydaje mi się, że jako Rada powinniśmy również zapytać na temat ważności pozwoleń na budowę, które mamy. Na przykład pozwolenie na budowę na zalew w Siczkach, prawda? Kiedy ono umyka projekt, bo tam jest projekt. Prawda? No bo to są też później kwestie takie, one się pojawiają tutaj w budżecie. Aktualizacja na przykład, która po prostu kosztuje, prawda, mieszkańców. Więc chcemy takiej poprosić o taką, ja to nazwę może dosadnie, inwentaryzację tych projektów, które zostały przez nas jako Radę ujęte w kolejnych budżetach. Prawda? Niewykonane, gdzieś tam są na półce, prawda? I może być, jaki jest stopień zaawansowania w wykonaniu tych projektów, na które pozwolenia mamy, no, i jakie one mają terminy ważności, bo to jest dla nas, jako dla Rady, niezmiernie ważne. Żebyśmy mieli taki obraz, no i oczywiście ważne również, bo spadają takie pytania ze strony mieszkańców na zebraniach, w których uczestniczymy. Proszę bardzo, pan radny. Kolejny przykład z Groszowic właśnie. Projekt na czytelnię jest, pozwolenie na budowę jest, termin się kończy marzec 2019 roku. Odpowiedź krótka, na pewno nie będzie. Proszę bardzo, pan radny Borkowski. Ja myślę, że ogólnie powinniśmy wiedzieć, ile w ogóle jest projektów i na co. My takiej wiedzy nie posiadamy. Inwentaryzacja projektów. Dokładnie. Z terminami
ważności i pozwoleń na budowę, no bo to jest ważne, bo to będzie później kosztować konkretne pieniądze. Jeżeli przyjdzie nam na przykład aplikować ośrodki na zalew retencyjny, który się pojawia, prawda, to może się okazać, że my mamy nieaktualne pozwolenie na budowę i coś z tym trzeba robić, prawda? Ale pani przewodnicząca, jest dużo projektów, ja tylko na podstawie swoich tutaj okręgu. Piotrowice, Myśliszewice. Projekt, nie wiadomo, była jakaś sprawa w sądzie, nie wiadomo jak się to skończyło. My nie wiemy, czy ten projekt będzie aktualny, czy nie będzie. Czyli popieracie państwo inwentaryzację wszystkich projektów, pozwoleń na budowę z terminami ważności i ujawnienie tej sprawy po prostu w takim trybie pilnym dosyć, bo wójt wiedzę ma na ten temat, natomiast my jako Rada też żądamy, żeby taką wiedzę posiadać. I dokładnie, i mówię, i to jest tak, projekty niektóre są przerzucane inwestycyjne z roku na rok i on tylko widnieje w tabelkach, a de facto jest niewykonany. I to jest, po co to w ogóle jest? No, to wrzuca się co roku ten sam projekt, tą samą inwestycję i tak naprawdę się go tylko przerzuca przed końcem roku. To jest bez sensu, trzeba to wszystko poukładać jakoś i żeby to miało jakiś sens. To wymaga na pewno, ma pan rację, że wymaga przejrzenia załączników i po prostu UPF-u i weryfikacji na pewno, bo widać to gołym okiem. Proszę państwa, czy są jakieś pytania? Nie widzę. Proszę państwa, myślę, że tu państwo usłyszeliście wiele pytań. Prawda, wiele zagadnień, które są bardzo ważne dla funkcjonowania naszej gminy i dla naszych mieszkańców. Myślę, że wyczerpaliśmy porządek naszej sesji, jeśli chodzi o naszą stronę. Czy są sołtysi obecni na sali? Chcieliby zabrać głos w jakichś zagadnieniach, które tutaj były przedmiotem obrad. Proszę bardzo, pani sołtys z Groszowic. Zapraszam panią do mikrofonu. Ja proszę włączyć, proszę. Już teraz. Chciałabym zapytać, czy byłaby taka możliwość na przykład pracowników gminy, którzy zajmują się właśnie ściekami, kanalizacją, odpadami, żeby na przykład przejść przez wsie i zapytać się, czy ludzie mają pokwitowania na przykład za szamba, za oczyszczanie szamba, bo jeżeli nie ma, to czy w jakiś sposób tych ludzi, no może nie wszystkich, no bo wiadomo, ale zmusić, czy przekonać, żeby się podłączali właśnie do kanalizacji, bo wtedy jest ten dochód dla gminy, a jeśli na przykład jest niepodłączony, a wylewa ścieki czy z szambo na pola, bo przecież też tak jest, że szczególnie wieczorami jak się idzie, nie ma czym oddychać, bo po prostu odór się tak rozchodzi w powietrzu, że czy byłaby taka możliwość właśnie, żeby ktoś przeszedł, bo sprawdzał, czy jest rachunek dla wywóz szamba, czy ktoś opłaca na przykład ścieki, ten sposób, bo nie ma. Dziękuję bardzo. Ja chcę powiedzieć, że to pytanie oczywiście jest delegowane do wójta gminy, bo on zarządza pracownikami organizacją urzędu i myślę, że ono wypłynie również wśród tych pytań, które państwo radni kierowali. Proszę państwa, proszę bardzo, pan radny. Ja chciałbym takie oświadczenie przedstawić w imieniu stanowiska radnych. Stanowisko radnych gminy Jednia Letnisko. Rada gminy Jednia Letnisko wzywa w związku z powtarzającą się nieobecnością wójta gminy jako organu wykonawczego władz samorządowych na sesjach i jednoczesnym brakiem wyznaczenia pracowników zapewniających obsługę merytoryczną sesji rady oraz wykonania ujętych w porządku obrad zagadnień, co jest ewidentnym złamaniem statutu gminy, Rada postanawia, wzywa organ wykonawczy wójta gminy Jednia Letnisko do wypełniania postanowień statutu gminy w zakresie zapewnienia merytorycznej obsługi posiedzeń Rady Gminy. 2. Wzywa organ wykonawczy wójta gminy Jednia Letnisko
lotnisko do udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez radnych, mieszkańców i gości obecnych na sesjach Rady Gminy w obowiązującym terminie administracyjnym. Wzywa, oraz punkt trzeci, wzywa organ wykonawczy, wójta gminy Jednia Letnisko, do oddzielenia kwestii związanej z kampanią samorządową wójta, które znalazły się w wydanych oświadczeniach wójta odczytanych przez sekretarza gminy na sesjach, od merytorycznej pracy organów samorządu, Rady Gminy Jednia Letnisko i wójta gminy, do czego wójt jest zobowiązany ustawowo wobec mieszkańców, pełniąc swoją funkcję z ich demokratycznego wyboru. Debata, którą Rada odbyła w dniu 1 października 2018 roku, poświęcona była istotnym z punktu widzenia mieszkańców gminy kwestiom takich jak gospodarka odpadami komunalnymi, wywóz śmieci i ich utylizacja, gospodarka wodno-ściekowa w gminie, realizacja zadań inwestycyjnych. Rada Gminy zwraca uwagę na zagrożenia w wykonaniu wymienionych zadań własnych wobec mieszkańców naszej gminy, do czego wójt jako organ wykonawczy jest zobowiązany. Proszę Państwa, to jeżeli jest stanowisko, to ja poddaję to stanowisko pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego stanowiska jako stanowiska Rady Gminy Jednia Letnisko? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stanowisko zostało przyjęte przez przegłosowanie przy braku udziału pozostałych radnych w głosowaniu. Proszę Państwa, na tym kończę. Zamykam posiedzenie, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jednia Letnisko. Dziękuję Państwu za obrady.